Pan początku każdy pewnie, z początku panowie! Kioczek do przodu, Kioczek do przodu! Łapiemy, łapiemy, uważaj przekąt! Stój! Osiem bez siedzia! Przesuwaj, tak stój, tym siedzi! Tak stój! Siedzia Patryk, jeden na jeden mamy! Jeden na jeden mamy! Nie mam Dzień dobry Państwu, 21 listopada 2021 roku, przedostatnia kolejka piątej Red Box Ligi i mecz w Skarszewie. Wiktoria Skarszew, Warta Śrem. Po potężnych problemach tutaj organizacyjnych w końcu udało nam się uruchomić transmisję. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Szybciutko bym przedstawił składy, bo jest tutaj wiele nowości, można tak powiedzieć. Wielki problem głowy miał trener Hubert Ściak z zestawieniem dzisiaj 11. Wystarczy wchodzić do nas, które zrobimy tylko dwóch zawodników, a aż 8 zawodników niestety dzisiaj nie dojechało. Może za chwilę do składów, bo pierwszy rzut rożny dla warciarzy. Patryk Sączyński. Patryk Sączyński, są już nasi zawodnicy w polu. Jest dośrodkowanie. Dobrze, bita piłka. Przedłużył ją Adrian Chwaliszewski. Walczy tam Wiśniewski na drugim słupku. Dobrze, teraz Bartek Szar. Nie, to Patryk Kryszak uniemożliwił kontrę. Już do Słomczyńskiego. Patryk Słomczyński z powrotem do środkowania. Został Janicki. Do niego właśnie kierowana piłka. Dochodzi Błaszczyk do piłki, ależ teraz było blisko. Składał się tam do strzału z takiego półwoleja. Bartek Skrzypczak, górą jednak obrońca miejscowych. Nie widział go Bartek. Gdzieś tam chyba jeszcze trafiony jeden z zawodników Skarszewa. Ale już podnosi się, już wszystko ok. To może teraz składy najpierw gospodarze. W bramce z numerem pierwszym Filip Szwedziak, dalej Kacper Zmyślony, Artem Szklesiński, Stajko Stociew, Jakub Jóźwiak, Patryk Jóźwiak, Błażej Cisielski, Przemysław Balcerzak, Patryk Kawecki, Krystian Pawelec i kapitan zespołu Robert Kaźmierczak. Tak, proszę! Wyżej! Za chwilę skład warciarzy. Oj, teraz daleka piłka. Wolny już będzie sytuacja dla gospodarzy. Dobrze, teraz Dominik Sobel. No, uratował teraz nas bramkarz. Jakieś nieporozumienie tutaj Konstantiego Sidorenki z Piotrkiem Janickim. Sam na sam był. Chyba tam był Jakub Jóźwiak, na szczęście Dominik Sobel stanął na wysokości zadania i zrobił to, co do niego należało. Będzie pierwszy rzut rożny dla gospodarzy. Lewa noga, piłka dochodząca do bramki. Tam krycie popali nasi zawodnicy. Dobrze bita piłka, ależ teraz było niebezpiecznie. Janicki. Janicki. Dobrze, Patryk Kryszak teraz daleko do półpeta. Czy dojdzie do niego piłka? Troszkę za krótko, ale jeszcze gramy. Bartek Skrzypczak. Zobaczył teraz Błaszczyk go tą piłkę. Do końca Skrzypczak i aut dla gospodarzy. No i skład warciarzy, jak mówiłem, trener Hubert Ściak miał ogromne problemy dzisiaj z zestawieniem jedenastki. Nie ma kontuzjowanych Pawłowskiego, nie ma Błaszczaka, nie ma Łuczaka, nie ma Murasa, nie ma tutaj Krzysztofa Chwaliszewskiego, który w ostatniej chwili wypadł. Z gorączką gra Kamil Szymandera, z urazem gra Adrian Chwaliszewski, także naprawdę tutaj szkoda, bo wydaje się, że takie piłkarskie święto, gdzie można zagrać, zmierzyć się z liderem, to chciałoby się wystawić pierwszy garnitur jak najsilniejszy. A tu musimy, będzie sytuacja. Dobrze powalczył o tą piłkę Bartosz Skrzypczak i Kamil Szymandera strzelał na bramkę. No i ten skład, który już wspomniałem. Dominik Sobel w bramce, dalej Piotr Janicki, kapitan zespołu, Bartek Szar, Adrian Chwaliszewski, Bartek Skrzypczak, Patryk Kryszak, Patryk Słomczyński, Adam Wiśniewski, Konstantin Sidorenko i Kamil Szymandera. Ławce rezerwowych. Tylko Damian Zimowski, Marcin Popiół i Aleksander Jurga. Tutaj teraz Janicki powalczył od autu
rozpoczną gospodarze. Paru kibiców tutaj na trybunach widzimy starszewie. Wspierają gospodarze. Dobrze tam jest tym wszystkim. Bartek Szar. Maciej Błaszczyk, trzeba powalczyć. Przegrywa niestety ten pojedynek. Jeszcze utrzymują się przy piłce gospodarze. Teraz rozciągnięcie. Nawet tutaj jest dośrodkowanie. Wraca ta piłka. Musi powalczyć, musi pływać, powalczyć o to. I tak też się dzieje. Mocno Kaśka, jeden na jeden. Dobrze wychodzi z tego. Dobrze, teraz znalazł Kamila Szymanderę. Ma Kamil teraz więcej miejsca. Z prosto padł do Barosza. Próba, nie, to do Skomczyńskiego. Nie przeszła. Teraz Sidorenko, teraz Patryk Kryszak z powrotem do Sidorenki. Tak, będzie tutaj Kosta miał szansę na dośrodkowanie. Czy złapie tą piłkę? Tak, będzie dośrodkowanie. Płaskie wyłożone. Piłka. Dobrze, dobrze Konstantin Sidorenko. Teraz jeszcze obity Patryk Kryszak od bramki. Dobrze, dobrze, dobrze. Warciarze tutaj widać, że nie boją się swojego przeciwnika. Tak, chyba trzeba tutaj mocno wyjść. Trzeba ich zaatakować i uniemożliwić im po prostu granie. Nawet w tym drugim garniturze tak zwanym, w tym dziesiątkowanym składzie, ale chłopaki naprawdę muszą tutaj dać z siebie ile można. Dobrze, teraz Bartek Szar, ładnie jest Maciej Błaszczyk. Dobrze, miękko podcięta piłka. Najpewniej tam jeszcze kapitan zespołu gospodarzy. Wraca ta piłka do Błaszczyka. Niedokładnie jednak zgrywał głową do Barosza i już gospodarze. Będzie aut dla warciarzy. Daleko, daleko teraz Szar do Bartka Skrzypczaka. Ten chyba faulowany tam był, ale przyjdzie, daje grać. Siebie bliżej! Twarzą mi bliżej! Już grają tutaj gospodarze. Dawaj teraz, druga zabawi. Mam właśnie te numery na koszulkach, więc trudno mi tutaj też posługiwać się nazwiskami. Daleko piłka, troszkę za daleko chyba Adrian Faliszewski od swojego przeciwnika. Pozwala mu opanować piłkę. Dobrze, teraz troszkę spowolniona, ale jest dośrodkowanie. Dobrze tutaj Piotr Janicki nie trafia w piłkę. Wiśniewski zatańczy przed polem karnym. Jeszcze jest uderzenie, rykoszet. Dominik Sober. Brawo, brawo, bo było tam dużo szczęścia w tym uderzeniu. Rykoszet od tego Sidorenki. Na szczęście na pogotowiu czujny nasz bramkarz. Wraca ta piłka, dobrze teraz powalczy tutaj Janicki, wrócił Kamil ze spokojem, z wykorzystaniem Dominika. Jest tutaj tylko Bartek Skrzypczak na desancie, ale jest kapitan Robert Kaźmierca. Tylko teraz Mikołaj, ale wyskakuje znów z zaplecy. Teraz pusta bramka. Szansy szczęście niedokładnie. Musi uważać Adrian Faliszewski, bo to on teraz zgubił to krycie. Czy tutaj Szymandera, jest jednak dwóch zawodników przeciwnika przy nim. Poradził sobie z tym Kamil. Teraz Ulpek do Skrzypczaka. Drugi teraz skrzypczy, zawsze. Ja mam gospodarze szybkie tempo tego meczu. Widzimy dobre tutaj warunki do grania. Ładnie teraz Błaszczyk przedłużył do Skrzypczaka, natomiast połapali się w tym obrońcy. Wraca ta piłka pod nasze nogi. Znów Błaszczyk. Mocno presują na Sirwale. Teraz może Kryszak ma troszkę więcej miejsca. Prostopadle chciał, ale jeszcze Kamil Szymandera wejdzie w posiadanie piłki. Tak też się stało. Do Bartka Skrzypczaka. No spalony jednak nasz zawodnik. Brawo, brawo Barosz! Do siebie! Do siebie! Trzeba wracać, krzyczy trener. Faktycznie trzeba wracać, bo to naprawdę gospodarze narzucili pierwisko szybkie tempo. Dobra. Artiem Szklejski do boku. Z prawą stroną próbują tam konstruować akcję. Schodzi do środka teraz. Prostopadle zagranie z piłkami Adriana Szyman. Faliszewskiego. Broni w pierwsze tempo Dominik Sobel, natomiast przy dobitce nie ma szans. I przegrywamy 1-0 w 10 minucie spotkania. Pali, kurwa, koncentracja! Ty z dupy granie! Szkoda, bo... Dobrze wyglądało, natomiast żeby się tylko to nie posypało.
Dawaj, suma, kurwa! Że tu będzie ciężko. Tamta strona jest wolniejsza na te prostopadłe. Szukajcie! Początek tego spotkania, no ale trzeba grać. Pokazuje mu się tam Skrzypczak, pokazuje się Szymandera, wybiera Kryszaka. Kryszak szeroko do Błaszczyka. Błaszczyk będzie próbował mijać, tak też się dzieje, dośrodkowanie prawą nogą. Nie było tu jednak nikogo, spróbować uderzyć. Skotro godzą gospodarze przekątno. Teraz, ależ ładnie teraz Adam Wiśniewski tutaj zasekurował naszych stoperów i wybił w piłkę. Przestań się spokojnie teraz! Wyżej do siebie! Wyżej siebie! Wyżej, Kapi, wyżej! Mocno zwracaj mu! Za dużo! Kurwa, kanuj! Chodź, chodź, chodź! Spokój, to Wisła! Dobrze, Baros. Utrzymał sobie przy piłce. Kaczyński powalczył o nią. Jeszcze tutaj grają na sierwale. Przekątna tam. Został Bartek Szark. Już teraz znów mieliśmy dużo szczęścia. Znów daleko, daleko za plecy naszych obrońców. Taka przekątna piłka rzucona. No nie możemy sobie tutaj poradzić z tymi krosami. Jest dośrodkowanie. Chyba bezpośrednio chciał zaskoczyć Dominika Sobrela, zawodnik ze Skarszewa, natomiast nic z tego nie wyszło. 13 minuta spotkania, od 2 minut przegrywamy 1-0 w Skarszewie. Patrzę na zawodników, którzy są nie w pełni siła, mimo wszystko grać dzisiaj muszą, bo tak jak powiedziałem, przy akcji wielu zawodników. Jakoś trener musiał sklecić tą pierwszą. Ale to Sobel. Tutaj dobrze. Jest Skrzypczak, Słomczyński. Słomczyński ma szansę teraz wpaść w pole karne. Dobrze teraz powalczył Patryk Słomczyński ciałem ze swoim rywalem. Fauluje teraz Skrzypczak zdaniem sędziego. I będzie rzut wolny dla drużyny Skrzypczaka. Ładnie teraz Patryk Słomczyński tutaj. Próbował na szybkości, próbował na sile. Tak chyba należy tutaj grać. Teraz z strony. Musi tam Błaszczyk wrócić. To też się dzieje. Grają na sierwale. Błażej wolny musi być. Wyżej Błażej, jeszcze spróbuj. Cisielskiego. Teraz
cierpliwie budują do akcji. Dobrze, teraz Adam Wiśniewski to wszystko się plątał i to my odzyskujemy w tej szarni. Dokładnie, z mówią tracimy. Chyba trzeba dokładniej, gdy już się przejmie tą piłkę, bo dużo, dużo trzeba pracować. Ale sfaulowany teraz Adam Wiśniewski. Będzie rzut wolny. Zahaczony ładnie minął z wodem swojego przeciwnika. Ten posprawał go gdzieś tam po kostkach. Rzut wolny. Każdy ma! 16 minuta spotkania, ależ teraz by się przydało dobrze dośrodkować tę piłkę. Jest tam Janicki, jest Szymandera, jest Słomczyński. No nie ma dzisiaj Pawłowskiego, nie ma Błaszaka, więc nie ma tych naszych wysokich zawodników, którzy nominalnie w takich momentach są w polu karnym przeciwnika. Maciej Błaszczyk, on będzie dośrodkowywał. Jest dobrze bita piłka, jest tam Janicki, zgrywa, ma teraz Słomczyński. Czas, przyjął piłkę troszkę niefortunnie, mu ona spadła na prawą nogę i trzeba było strzelać tą swoją słabszą. Brawo, brawo, brawo! Słomka z lewej, Słomka miała. Kontra teraz jest w podaży, brawo, brawo, Słomka! Kurwa, Marek! Maton! Nie chcieliby Państwo widzieć teraz, w jakich warunkach muszę pracować dzisiejszego dnia, no ale czego się nie robi. Gramy, 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 panowie. Dobrze, teraz Bartek Szar. No ciekawy zespół ze Skarszewa. Przypomnę, lider. Przypomnę, tylko jedna porażka z drużyną Skrobi. A tak to punktują regularnie. Dowiedziałem się tutaj, że chłopaki wszyscy wypożyczeni tutaj z niedalekiego Kalisza, z trzecioligowego KKS-u. A więc drużyna budowana generalnie na nie swoich zawodnikach, no ale jak widać jest też to jakiś sposób na to, by grać i to skutecznie. Szar. Pokazuje się Błaszczyk. Z powrotem do Szara. Zmieniaj stronę, podpowiada tutaj nasz bramkarz. To też próbujemy robić. Sobel. Pokazał się teraz Kryszak do gry. Ma teraz dużo miejsca Szar, trzeba by to wykorzystać, błąd w ustawieniu gospodarzy, dobrze tutaj do Szymandery, jest Sidorenko, to on się tutaj podłącza do akcji, będzie dośrodkowanie, tak, też jest płaskie dośrodkowanie Sidorenki, jeszcze powalczy Konstantyn, natomiast nie udało się odzyskać piłki, teraz jeszcze powalczy o nią Kryszak, Wiśniewski, to on teraz odzyskał piłkę, faulowany Sidorenko chyba, jednak daje grać sędzia. Trzeba tutaj się odbudować. Podbiega teraz sędzia do Huberta Ściaka, naszego trenera, uspokaja go. Uspokaja naszego trenera. Arbiter, natomiast od rzutu wolnego za chwilę rozpocznie nasz kapitan. Znów jakieś problemy z transmisją, dostaję tutaj informacje. No ale dobrze, grajmy, grajmy. Janicki do Skrzypczaka, niedokładnie, rzutem z autu rozpocznie Sidorenko. Pokazuje się Słomczyński, pokazuje się Skrzypczak, jest tam też Szymandera, do Szymandery decyduje się Kosta zagrać, czy przejdzie ta piłka, walczy jeszcze Kamil, dobrze, próbował tam wyłuskać tą futbolówkę. Przypomnę, z gorączką gra nasz wychowanek dzisiaj, także brawa, brawa dla tego młodzieńca, bo naprawdę staje na wysokości zadania. Sidorenko, teraz on będzie wrzucał w pole karne. Tak, też się dzieje, przedłuży Skrzypczak. Nie przedłużył, ale jeszcze ta piłka w polu karnym. Teraz wybijają daleko, konkretnie Patryk Jóźwiak.
Patryk Kryszak dobrze z powrotem strzeliwuje. Natomiast futbolówka ostatecznie w rękach Filipa Szwedziaka. Już rozpoczynają kolejny atak gospodarzy. Dobrze, Patryk Słomczyński teraz próbuje przeszkadzać. Jest Kaźmierczak. Dobrze, teraz Adam Wiśniewski odzyskał piłkę. Słomczyński, tam faulowany chyba Słomczyński, ale utrzymał się na nogach, więc sędzia dał grać. Teraz tutaj umiejętnie Patryk Kryszak opóźnił tą sytuację, przerwał taktycznie i będzie szansa na to, żeby wrócić i dobrze się ustawić. No szkoda, że Patryk Słomczyński nie zdecydował się szybciej na uderzenie, bo można było spróbować, zwłaszcza, że futbolówka była przy jego lepszej lewej nodze. Już Robert Kaźmierczak, to on ustawia piłkę, to on za chwilę pewnie będzie rozpoczynał. Troszkę tutaj siadło tempo, gospodarze ewidentnie zadowoleni z tego jednobramkowego prowadzenia, już tak nie forsują tego tempa, ale pamiętacie Państwo, te pierwsze 10 minut było naprawdę kosmiczne. Jeszcze nie podnosi się z murawy, dopiero teraz. Będzie chyba daleka próba wstrzelenia piłki w pole karne. Robert Kaźmierczak. Długo, długo to trwa, cierpliwy jest sędzia. Teraz poślizgnął się kapitan, ale ostatecznie futbolówka trafia tam, gdzie chciał. Jest dośrodkowanie, przechodzi ta piłka znów przez Adriana Chwaliszewskiego. Kolejny strzał na naszą bramkę, na szczęście niecelny. Adrian Chwaliszewski to jeden też z tych zawodników, którzy nie w pełni sił dzisiaj. Zgłaszał uraz już przed tygodniem, natomiast no, tak jak powiedziałem, no jakoś trener Ściak musiał posklejać tą jedenastkę. Walczymy, gramy. Bartek Skrzypczak. Dobrze, tutaj jesteśmy w posiadaniu piłki. Patryk Kryszak chciał z powrotem do Skrzypczaka, ale jeszcze odzyskujemy piłkę. Kamil Szymandera, ależ teraz by się przydało prostopadle do Słomczyńskiego. Zaprosił tutaj Bartka Skrzypczaka. Faulowany Kamil Szymandera, ale ostatecznie sędzia puścił grę, bo Bartek Skrzypczak był w sytuacji dobrej do oddania strzału. Niestety strzał niecelny. No zastanawiam się, czy w takich okolicznościach arbiter nie powinien mimo wszystko cofnąć do rzutu wolnego, bo to on byłby większą korzyścią dla naszego zespołu w momencie, gdy strzał był niecelny. No ale to już interpretacja arbitra. Krok wyżej. 23 minuta spotkania. Cały czas przegrywamy w Skarszewie 1-0. Z miejscową Wiktorią. Niedokładnie teraz. Dobrze, Bartek Szar odczytał tutaj intencje przeciwników. Jest Szar teraz za krótko do pulpeta. Trzeba wracać. Dobrze, tu teraz Adrian Chwaliszewski. Nieporozumienie teraz. Adrian Chwaliszewski faulowany będzie. Rzut wolny. Wychodzisz, to zmień! Nie wracaj! Rzut wolny, już rozpoczęliśmy. Adam Wiśniewski pokazał się do rozegrania, już teraz ryzykownie, ale ostatecznie szczęśliwie. Adam Wiśniewski, jest Błaszczyk, chyba z powrotem będzie do Wiśniewskiego. Nie, to Szar, doszła ta piłka ostatecznie do Skrzypczaka, ależ teraz ma miejsce Kamil Szymandera! Ależ ładnie, ale chyba można było to przyjąć i spokojnie uderzyć, bo naprawdę miał dużo czasu i miejsca Kamil Szymandera. Chyba niepotrzebnie decydował się na uderzenie z pierwszej piłki, tak jakoś spod kolana. No ale dobrze, że kolejny strzał, że nie wygląda to już tak jak na początku, gdzie tylko żeśmy konstruowali się w obronie. Dobrze, teraz Chwaliszewski wyprzedził swojego rywala tutaj Szymandera do Błaszczyka. Błaszczyk jeszcze przepycha tą piłkę do Skrzypczaka. Czy utrzyma się Barosz przy niej? Niestety nie. Już trzeba się organizować w obronie. Chyba wyjechał tam. Ależ teraz ładnie pograli gospodarze. Na szczęście jest tutaj Janicki. Szar. Prostopadle do Skrzypczaka. Kamil Szymandera teraz znów do Skrzypczaka. Czy szybciej będzie Barosz? Nie. Szybszy kapitan gospodarzy Robert Kaźmierczak i od bramki rozpocznie zespół Wiktorii. Dobrze, te ostatnie minuty tutaj w Skarszewie zdecydowanie lepiej konstruujemy akcję, spokojniej to wygląda, oddajemy strzały, no przydałoby się, żeby były one celniejsze.
teraz Janicki. Pewnie tutaj przecina tą piłkę, wraca Słomczyński. Jest tutaj też Kryszak. Dobrze, nie. Ostatecznie Konstantin Sidorenko powstrzymał tutaj Stjoczewa i od autu rozpoczną gospodarze. Kacper zmyślony do tyłu, do Kaźmierczaka. Ten chyba jeszcze bardziej z wykorzystaniem bramkarza. Tak, Szwedziak ma teraz więcej czasu, pewnie będzie wprowadzał piłkę dalekim wykopem. Ładnie pokazał się tutaj Stojczew. Do Kaźmierczaka. Dobrze podcięta teraz piłka, znów niebezpiecznie, znów było tam jakieś chyba nieporozumienie, tym razem Janickiego z Chwaliszewskim, bo znów w dobrej sytuacji znaleźli się gospodarze. Daleko Sobel, przeszła ta piłka do Szymandery, ma teraz Kamil dużo miejsca, obróci się, dobrze przeciął teraz do Błaszczyka, Błaszczyk wykłada, ależ... Szkoda, znów brakło niewiele i ta piłka dotarłaby do Skrzypczaka. Dobrze, teraz Pulpet uniemożliwił rozegranie tego ataku tamtą lewą stroną i od autu rozpoczną gospodarze. 27 minuta. Cały czas wynik pozostaje bez zmian. Przypomnę, przegrywamy w Skarszewie 1-0. Teraz Patryk Słomczyński. Może na jakiś strzał się decyduje Słoma. Troszkę brakło tutaj miejsca. Dobrze, Sobel. Wraca jednak ta futbolówka. Chwaliszewski głową do przodu. Jest tam Szymandera. Faulowany Kamil Szymandera. Musi być gwizdek. Tak jest. Uniemożliwiają szybkie tutaj rozegranie rzutu wolnego. Zawodnicy gospodarzy, chyba powinien sędzia zwrócić im uwagę na takie rzeczy, bo nie było to zbyt eleganckie. Będzie rzut wolny. Patryk Kryszak, powędrowali nasi zawodnicy, będzie pewnie dośrodkowanie. Jest Słomczyński, jest Skrzypczak, jest też tam Chwaliszewski, jest Wiśniewski, jest Szymandera. No zobaczymy, jak na jaki wariant gry tutaj się zdecyduje. Patryk Kryszak już jest tutaj do boku. Niedokładnie. Było to ciekawie pomyślane, natomiast wykonanie już zdecydowanie słabsze. Już Wiśniewski. Chwaliszewski. Pokazuje się Kryszak. Zaprosił do gry tutaj Szara. Szar ma więcej miejsca, już jest na połowie rywali, na lewej stronie, tam jest szerzej Błaszczyk, pokazuje się Barosz, dobrze, Szar mija, faulowany był Bartek Szar, tak jest i będzie kolejny stały fragment gry i znów okazja do wstrzelenia piłki w pole karne. Dobrze, podholował tą piłkę Bartek Szar, teraz widział, że nikt go nie atakuje i zdecydował się pójść jakby jeszcze dalej. Cofnął teraz wykonanie tego rzutu wolnego jeszcze o parę metrów w tył. No ale mamy rzut wolny. Maciej Błaszczyk, to on będzie lewą nogą wstrzeliwał futbolówkę w szesnastkę drużyny ze Skarszewa. Jeszcze jakieś dyskusje tam sędziego z murem. Jeszcze ich upomina. Jest gwizdek. Maciej Błaszczyk, jest dośrodkowanie. Dobrze zawieszona piłka, doszedł do niej Janicki, doszedł Wiśniewski, jest uderzenie, jeszcze Szymandera ma miejsce, Szymandera, ależ teraz huknął, dobrze w końcu, w światło bramki, rzut rożny dla Warty. Zasłonięty był tam Szwedziak, natomiast dobrze umie ostatecznie interweniował. Słomczyński, rzut możny, jest już dośrodkowanie, dobrze bita piłka, czy do, prawie tutaj Janicki już tam czekał, już tam nadstawiał głowę i liczył, że ta piłka spadnie mu na tą jego łysinkę, która pamiętamy ile goli dawała w zeszłym sezonie. Rzut z autu, po
pokazał się teraz Skrzypczak, niedokładnie, jeszcze obity pulpet i od autu rozpoczną gospodarze. Dobry fragment gry w wykonaniu warciarzy. Kaźmierczak, szerzej teraz! Była szansa, żeby Słomczyński przejął tą piłkę, jednak poradzili sobie gospodarze. Teraz nie trafia szar w piłkę. Na nasze szczęście wychodzi ona na aut i tylko od autu gospodarze. Spokojnie tam jeden z zawodników Wiktorii. Teraz Kryszak umiejętnie wypycha swojego przeciwnika. Szkleński tutaj zaprosił do gry Zmyślonego, ten z powrotem do Szkleńskiego. Na szczęście dobrze zwrócił Słomczyński, nie pozwolił tej futbolówce już dotrzeć do zawodnika z Wiktorii i od bramki rozpocznie Dominik Sobel. Już rozpoczął nasz bramkarz, musi tutaj Kosta powalczyć, tak też się dzieje, przegrywa co prawda ten pojedynek, natomiast w aut zagrywa futbolówkę Jakub Jóźwiak i od autu Sidorenko. Pokazuje się Słomczyński, pokazuje się Skrzypczak, tą drugą opcję wybiera Sidorenko, gramy. Piłkę w boisku trzymał teraz Chwaliszewski, daleko. Przeszła ta piłka przez Kaźmierczaka. Jest tam Szymandera teraz najbardziej wysunięty. Dobrze, Słomczyński zmusił do błędu tutaj Zmyślonego i aut dla warciarzy. Już Sidorenko, już jest przy piłce Słomczyński. Dobrze, szybko teraz wznowiliśmy tę grę. Daleko. Adrian Chwaliszewski musi tutaj sobie poradzić. Tak też się dzieje, do Błaszczyka. Jest przy piłce pulpet. Zgranie do Szymandery, niedokładnie, jednak zdążyła opuścić futbolówka plac gry, out dla gospodarzy. 33. minuta spotkania. Cały czas wynik nie ulega zmianie, natomiast na pewno zmianie uległa gra warciarzy. Na pewno jest już to dużo lepiej niż w początkowych fragmentach. Szar. Trzeba opanować tą futbolówkę. Przechodzi ona przez Kryszaka, ależ teraz zauważył wysuniętego Sobela, jeden z zawodników gospodarzy, na nasze szczęście niedokładnie. Szar. Prostopadle pokazał się Skrzypczak, niedokładnie jednak Bartek. Trzeba teraz powalczyć, znów odzyskać tą piłkę. Chwaliszewski. Dobrze, Skryszak, niedokładnie jednak, znów pressing gospodarzy, znów to oni umiejętnie tutaj weszli w posiadanie tej piłki, znów do skrzydła szybko zawiązali akcję i rzut rożny. No jak przyspieszą, są naprawdę groźni, trzeba uważać, bo naprawdę wiedzą tutaj jak rozegrać to tak umiejętnie, żeby nam napsuć sporo krwi. Jest tam już Stoczew, to on najprawdopodobniej lewą nogą będzie dokręcał tą futbolówkę. W polu bramkowym niemalże cała drużyna gospodarzy. Teraz i rozpocznie Dominik Sobel. Już wznowił nasz bramkarz Skrzypczak. Dobrze przedłużył do Szymandery, ten do boku. Jest Błaszczyk, ależ teraz by się przydało z powrotem zagrać do Barosza, który tam wchodził. Natomiast spóźnił trochę to zagranie Maciej Błaszczyk i tylko aut dla warciarzy. Już piłka w rękach Pulpeta, już daleko do Skrzypczaka. Zastawił się nasz napastnik, obrócił. Będzie szansa na dośrodkowanie. Tak, ostatecznie utrzymał się przy piłce Bartek Skrzypczak, ale ostatecznie futbolówka wyszła poza linię końcową i od bramki rozpocznie Filip Szwedziak. Próbował tam przedzierać się w
od narożnika. Jedyny nasz dzisiaj napastnik, natomiast górą gospodarze. Dobrze, teraz do pressingu Skrzypczak, Kaźmierczak do przodu. Przechodzi ta futbolówka jednak, Adrian Chwaliszewski tutaj do Słomczyńskiego. Troszkę za mocno i znów tracimy tą futbolówkę. Już aut, już grają gospodarze. Sidorenko, niedokładne zgranie głową do Słomczyńskiego. Trzeba znów walczyć, żeby odzyskać tą piłkę. Bardzo ładnie teraz Adrian Chwaliszewski, wyżej niż swój rywal Kryszak. Super, teraz wyszedł Patryk z tego, natomiast traci piłkę. Już grają gospodarze. Daleko tam do boku teraz podłączony jeden z bocznych skrzydłowych. Już wpada w pole karne, już jest sytuacja do strzału na nasze szczęście. Wysoko, wysoko nad bramką. Walczył teraz Skrzypczak, faulowany, pokazuje arbiter i znów od rzutu wolnego warciarza. Maciej Błaszczyk, to on będzie dośrodkowywał, jest Słomczyński, nie zdecydował się jednak Maciej Błaszczyk i chyba dobrze, bo już ustawili się tutaj umiejętnie gospodarze. Maciej Błaszczyk. Dalej, dalej, pulpet, dorzuć to tak jak należy. Spróbujmy jeszcze. Dobrze bita piłka. Adrian Chwaliszewski jeszcze zgrywa głową. Kamil Szymandera powalczy jeszcze tutaj. Słomczyński, strzał, jest gol! Jest gol! Patryk Słomczyński prawą nogą obrócił się i strzelił. Brawo, brawo. 1-1. Mamy to, mamy 1-1. Brawo, Patryk Słomczyński. Zasłużyliśmy na tą bramkę. Dobrze, pokazał się teraz Bartek Skrzypczak. Dobrze, Adrian Chwaliszewski, Bartek Skrzypczak, to znów on jest teraz, ależ teraz ładnie tam się pokazał Kamil Szymandera, nie zdecydował się jednak Skrzypczak, daleko teraz Słomczyński do pulpeta, nie dociera jednak piłka do naszego lewoskrzydłowego, ale jest szar, dobrze teraz pulpet z powrotem do szara, jest szansa na dośrodkowanie, wykłada za płasko, niedokładnie. Bartek Szar, trzeba tutaj się organizować teraz w obronie, musi wrócić pulpet, zasekurować pozycję Szara, dobrze, że przerwał to teraz Adrian Chwaliszewski, chyba będzie pierwsza żółta kartka w dzisiejszym meczu, nie, na upomnieniu kończy się to zagranie Adriana Chwaliszewskiego, 39. minuta spotkania, brawo, brawo, mamy remis, mamy gol na 1-1 zdobyty przez Patryka Słomczyńskiego. Już grają gospodarze. Kaźmierczak do boku, do Zmyślonego. Dobry ruch teraz Szklarskiego, ale jest tutaj Janicki. Piłka wraca pod nogi Słomczyńskiego, natomiast ostatecznie opuszcza boisko. Już grają gospodarze. Dobrze, teraz Bartek Skrzypczak. Teraz trzeba się tutaj dobrze zorganizować. Jest Sobel, jest dobrze, ależ teraz niedobrze. 2-1. Ależ błąd teraz, szybka kontra gospodarzy i 2-1. Musimy to nadać!
40 minuta spotkania 2-1. Strzelcem gola zawodnik z numerem 99. Tak naprawdę nie bardzo wiem kto, bo w protokole meczowym nie ma tego zawodnika. Myślę, że to jest też na pewno sytuacja do wyjaśnienia. Już Słomczyński do środka, do Kryszaka. Ma więcej miejsca Patryk. Do boku, do Szara. Bartek z powrotem do Szymandery. Jeszcze Błaszczyk jest. Powalczy tam w narożniku pola karnego. Przydałoby się chociaż jakiś rzut rożny tutaj wywalczyć. Dobrze, dobrze. Teraz presujemy. Ładnie Kamil Szymandera teraz sprytnie wywalczył chociaż rzut z autu. Już daleko. Jest Bartek Szybczak, obrócił się. Wyjechał jednak z futbolówką i ostatecznie od rzutu, od bramki rozpoczną gospodarze. Było tak pięknie przez chwilę. Był remis, natomiast błąd tutaj w ustawieniu i już gramy, już tam Wiśniewski wywalczył Audi. Dobrze, teraz Kamil Szymandera, brawo za powrót, jest Słomczyński, wyrzucony teraz troszkę do boku, dobrze do Sidorenki, do tyłu, ten do Kryszaka, niedokładnie troszkę, ale Patryk odzyska tą piłkę, tak, jest Słomczyński, ma miejsce tutaj, dobrze, żeby się rozpędził, to właśnie czyni Słoma, ależ próbował łamać na lewą nogę do środka i pewnie szukać strzału, natomiast połapali się w tym obrońcy. Odrzuty z autu gospodarze. Dobrze, teraz Kamil Szymandera tam zmusił do niedokładnego wybicia. Teraz prostopadłe zagranie, Sobel będzie pierwszy, tak też się dzieje. Daleko tutaj, jest tylko Skrzypczak. Dobrze zmusił do obłędu Kryszak. Kamil Szymandera, ależ próbował tam dziubnąć tą piłkę do Barosza. Ostatecznie ona do niego nie dotarła. Kryszak, już jest Sidorenko. Sidorenko na boku, pokazuje się Słomczyński. Powstrzymany Sidorenko, ale jeszcze utrzymuje się przy piłce. Dobrze zastawił teraz. Patryk Kryszak o głowę tutaj Szkleńskiego i od autu za chwilę nasz prawy defensor. Pokazuje się już tam Skrzypczak. Gramy. Ręka jednak dopatrzył się. Arbiter ręką pomagał sobie Bartek Skrzypczak przy przyjęciu tej piłki. Rzutu wolnego rozpoczną gospodarze. Końcowe fragmenty pierwszej połowy. 44 minuta. 2-1 prowadzi Wiktoria Skarszew z Wartą Śrem, ale ten mecz naprawdę się już wyrównał. Oczywiście bardzo groźni są gospodarze w tych swoich szybkich akcjach. Jeśli już się rozpędzą, to naprawdę sprawnie wychodzi im to przechodzenie z ataku do obrony. Natomiast my również tutaj potrafimy się zbudować i zagrozić bramce przeciwników. Rzut wolny znów dla warciarzy. Dobrze tam Maciej Błaszczyk się zastawił. Był faulowany. Umiejętnie teraz pulpę do nogi przeciwnika, który uniemożliwił zagranie szybkiego tego rzutu wolnego i efektem tego żółta kartka dla jednego z gospodarzy. No, spróbujmy jeszcze w tej końcówce pierwszej połowy dobrze dośrodkować, jeszcze zagrozić, a może nawet zdobyć kolejny raz wyrównanie w tym meczu. Maciej Błaszczyk, przydałaby się mocna piłka. Tak też się dzieje. Musi tutaj powalczyć Janicki. Niestety nie udało się. Teraz wyprzedzony Sidorenko. Trzeba tutaj wracać. Dobrze w Jóźwiak. Dobrze teraz Sidorenko powstrzymał Jóźwiaka i od autu warciarze.
Konstantin Sidorenko, to on rozpocznie od autu za chwilę. I koniec w tym momencie. Główny arbiter tego spotkania kończy pierwszą połowę. Przypomnę, 2-1. Wiktoria Skarszew prowadzi z Bartą Śrem, strzelcem bramki dla naszego zespołu, Patryk Słomczyński. Do usłyszenia po przerwie.
Rudy, poszła forsa? Widzimy już zawodników warty na boisku, już za chwilę rozpoczniemy drugą połowę. Korzystając z okazji, szybko przypomnę składy. Najpierw gospodarze, w bramce Filip Szwedziak, dalej Kacper Zmyślony, Artem Szklański, Stanko Stociew, Jakub Jóźwiak, Patryk Jóźwiak, Błażej Ciesielski, Przemysław Balcerzak, Patryk Kawecki, Krystian Pawelec, Robert Kaźmierczak. No i zespół warciarzy: Dominik Sobel, Piotr Janicki, Maciej Błaszczyk, Bartłomiej Szar, Adrian Chwaliszewski, Bartosz Skrzypczak, Patryk Kryszak, Patryk Słomczyński, Adam Wiśniewski, Konstantin Sidorenko i Kamil Szymandera. Przypomnę, po pierwszej połowie 2-1 prowadzą gospodarze. Gola dla warciarzy zdobył Patryk Słomczyński. Już obie drużyny w gotowości na boisku. Już za chwilę sędzia główny da znak do rozpoczęcia drugich 45 minut. No i zaczęli. Grajmy tutaj, panowie, bo naprawdę były momenty, gdzie pokazaliśmy, że nie taki diabeł straszny. Chwaliszewski. Sobel. Znów wysoko zaczęli gospodarze. Sidorenko. Opuściła futbolówka pole i od autu rozpocznie zespół Wiktorii. Znów do pressingu, znów wysoko. Pewnie takie wytyczne, żeby może poszukać trzeciego gola i wskoczyć na dwubramkowe prowadzenie. Mocno strzelona teraz piłka w pole karne, natomiast za mocno i od bramki rozpocznie Dominik Sobel. Mówiłem o tym szpitalu w drużynie warciarzy. Mówiłem o tym, że nie ma Pawłowskiego, nie ma Błaszczaka, nie ma Chwaliszewskiego, nie ma Uczaka, nie ma Forszpaniaka, który wznowił treningi, natomiast dzisiaj jeszcze nie mógł być tutaj z nami. Nie ma Murasa, także naprawdę wielu nieobecnych zawodników w drużynie trenera Ściaka. Dobrze teraz. Krysiak ładnie, Słomczyński wyskoczył zza pleców. Czy się zabierze? Tak. Będzie szukał tej lewej nogi. Jest dośrodkowanie, jest mięciutko do Skrzypczaka. Była ładna teraz okazja na to, żeby tutaj podwyższyć. Sidorenko teraz przegrywa ten pojedynek. Już mu uciekł. Znowu zawodnik znów pomknął. Dobrze teraz Adam Wiśniewski przerwał. Przerwał teraz zapędy jednego z zawodników. Będzie rzut rożny. Krótko rozegrane teraz ten rzut rożny. Jest dośrodkowanie, ależ teraz niebezpiecznie. Bartek Szar był tym, który zgrywał tą piłkę. Na nasze szczęście tylko rzut rożny. Już Stociew, to on posyła te piłki z rzutu rożnego w pole karne. Dobrze je posyła. Posyła je bardzo blisko bramkarza. Teraz zmiana rozegrania znów krótko. Z powrotem ta piłka wycofana. Dośrodkowanie teraz na długi słupek przeciągnięte. I od bramki Dominik Sobel. Spoglądam tutaj na Kamila Szymanderę. Ile jeszcze tutaj siły pozostało u tego młodzieniaszka, bo gra z gorączką, gra na lekach przeciwbólowych. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tego chłopaka, bo co ważne, gra naprawdę bardzo dobre zawody dzisiaj. Dominik Sobel już rozpoczął, daleko. Jest tam Skrzypczak, jest Słomczyński. Przegrywamy jednak walkę o tę górną piłkę. Wraca Kosta, chyba był tam na spalonym. Nie, jednak sędzia
daje grać dalej. Dobrze, teraz Patryk Kryszak opóźnił, to teraz powalczył Słomczyński, ale wraca ta futbolówka jak magnes, jak bumerang, jakby tutaj musiała właśnie być. Aut dla gospodarzy. Znów lepszy okres gry naszych rywali dzisiaj. Znów to oni sprawiają, że nie możemy wyjść z własnej połowy. Teraz Słomczyński, ale tylko na chwilę. Strzał z daleka, niebezpiecznie na nasze szczęście, niecelny. Dobry zespół dzisiaj naszych rywali. Mówiłem, że tu oparty na zawodnikach wypożyczonych głównie z pobliskiego Kalisza. Także widać, że naprawdę chłopaki wiedzą jak grać w piłkę. Nie bez powodu są liderem naszej grupy. Teraz Kryszak. Tracimy tą futbolówkę. Już kolejny atak gospodarzy, już do boku, na nasze szczęście troszkę za mocno, będzie aut dla Warty. Konstantyn Sidorenko, to on teraz zmierza po piłkę, to on rozpocznie rzutem zza linii bocznej. Trzeba się mu tam pokazać, to właśnie czyni Adam Wiśniewski, jest jeszcze Patryk Słomczyński. Już daleko do Skrzypczaka Sidorenko. Barosz przedłuża, dobrze, tutaj Szymandera utrzymuje się przy piłce. Ładnie teraz chciał Patryk Kryszak. Teraz piłka pod nogami Macieja Błaszczyka. Już obiegł go Szar, już dostał piłkę. Już ma miejsce tutaj na lewej stronie. Będzie okazja na dośrodkowanie. Jeszcze zatrzymał, jeszcze zwolnił. Dośrodkowanie teraz niedokładne na nasze szczęście. Rzut rożny. Prawa noga, Patryk Kryszak. Piłka dochodząca zatem do bramki. Już wędrują nasi zawodnicy w pole karne. Został tylko Sidorenko. Wraca teraz jeszcze Szar do asekuracji. Natomiast wszyscy zawodnicy gospodarzy wrócili, by bronić. Jest dośrodkowanie. Dobrze bita piłka na Bartka Skrzypczaka. Strykli się teraz Bartek Skrzypczak z jakimś zawodnikiem gospodarzy, leży teraz, zwija się z bólu, chyba będzie potrzebna pomoc medyków. Tak jest, wezwana pomoc medyczna będzie udzielana tutaj jednemu z zawodników Wiktorii Skarszew. 52. minuta spotkania, przypomnę, cały czas utrzymuje się wynik z pierwszej połowy, a więc gospodarze 2, Warta Śrem 1. Próbujemy tutaj zawiązywać te akcje. Na pewno siłą tutaj zespołu ze Skarszewa jest ofensywa. W momencie, gdy my dochodzimy do głosu, gdy próbujemy ich nacisnąć, to potrafią robić błędy w obronie. To kapitan zespołu, Robert Kaźmierczak, ucierpiał w tym starciu z Bartkiem Skrzypczakiem. Musi opuścić boisko, bowiem miała udzielana pomoc. Dobrze, teraz Kryszak przejął tą piłkę zagrywaną przez bramkarza. Niestety niedokładnie do Słomczyńskiego, od autu rozpoczną gospodarze. No nie ma tutaj za dużo pola manewru, jeśli chodzi o zmiany. Hubert Ściak, tylko Olek Jurga, tylko Marcin Popiół na ławce rezerwowych. Także chyba, że zdecyduje się sam na wejście na boisko nasz trener. Dobry powrót teraz Kryszaka. Czy dopadnie Kosta do tej piłki przed wyjściem na aut? Tak też się stało. Słomczyński utrzymał się przy piłce. Ładnie się obrócił teraz Patryk Słomczyński. Minął jeszcze jednego zawodnika. Daleko teraz do Skrzypczaka. Powalczy tutaj Bartek Skrzypczak. Szybszy jednak. Zdecydowanie bliżej miał kapitan zespołu. Leży tam jeden z naszych zawodników. Patryk Słomczyński chyba był tam tym, który ucierpiał.
widzę, co się dzieje ze strzelcem jedynej bramki dzisiaj dla naszego zespołu. Już zbiera się z murawy Patryk Słomczyński. Twardy, silny to chłop, także miejmy nadzieję, że to tylko jakieś stłuczenie bolesne. Natomiast za chwilkę będzie mógł kontynuować już grę. Sidorenko do Janickiego. Oddamy pewnie futbolówkę, bo chwilę wcześniej to gospodarze wybili, widząc leżącego Patryka. Już grają. Do środka. Dobrze tutaj Sharp w tym wszystkim. Błaszczyk ma miejsce. Czy dojdzie do futbolówki? Niestety za mocno ona zagrana. I od autu rozpoczną gospodarze. Już grają. Już Kawecki do tyłu. Do swojego partnera z obrony. Daleko teraz rzucona piłka. Dobrze, Szar. Dobrze teraz Błaszczyk. Utrzymujemy się przy piłce. Skrzypczak dobrze się obrócił. Poszukał tutaj Szara. Jest Wiśniewski. Do niego zagrywa Szar. Zmieni pewnie stronę Adam. Nie. Wycofanie do Chwaliszewskiego. Ten z powrotem na uspokojenie do Sobela. Znów Chwaliszewski, szeroko do Szara. Jest Błaszczyk do gry, natomiast Szar decyduje się jeszcze raz przegrać przez tył do Sobela, ten dopiero daleko teraz naduszany tam przez Jóźwiaka. Przegrywa teraz Słomczyński walkę tutaj w środku pola o piłkę. Jest Kawecki, jest tutaj Jóźwiak. Dobrze, dobrze Adrian Chwaliszewski. Ależ teraz niedokładnie, szkoda, bo była okazja, by wyprowadzić groźną kontrę. A tak to grają gospodarze, trzeba wracać. Wyłożenie na szczęście niedokładne i Patryk Kryszaga. Ależ teraz znowu oddajemy tą futbolówkę i Dominik Sobel. Dobrze, dobrze nasz bramkarz dzisiaj, natomiast znów to my prezentujemy piłkę gospodarzom. Dobrze, Chwaliszewski. Grać dalej pokazuje sędzia i zdecydowanie to słuszna decyzja. Trzeba wyjść teraz, tak też czynią to nasi zawodnicy. Kamil Szymandera naciska, próbuje tam jeszcze Bartek Skrzypczak. Dobrze, dobrze, pozostawiony tutaj bez opieki jeden z gospodarzy. Ależ teraz dużo miejsca mają w środku. Konstantin Sidorenko na nasze szczęście przecina, natomiast wybija niedokładnie. Kryszak, Błaszczyk. Do Skrzypczaka. Ładnie tutaj obrócił się Bartek Skrzypczak. Cofnął teraz. Dobrze, dobrze Bartek Skrzypczak tutaj się zabrał i jednocześnie obrócił. Sędzia poczekał parę chwil, bo myślał, że będzie korzyść tutaj z tej akcji. Natomiast ostatecznie. Patryk Kryszak, to on będzie wznawiał rzutem wolnym, będzie strzelenie w pole karne, już tam wysoko uniesiona ręka naszego kapitana, do niego właśnie kierowana futbolówka. Szkoda, że teraz Adam Wiśniewski nie powalczył o tą piłkę daleko, jest tutaj Dominik Sobel, interweniuje poza polem karnym, trzeba wracać, bo to tylko out. Cierpiał tam Konstantin Sidorenko, dlatego sędzia nie pozwolił na grę gospodarzom. Od autu gospodarze. Dobrze teraz Sidorenko, ależ niedokładnie teraz faulowany Kamil Szymandera. Brzydko, brzydko teraz powstrzymany nasz wychowanek.
Już Janicki, już rozpoczęliśmy. Sidorenko ma troszkę więcej miejsca. Konstantin Sidorenko próbował prostopadle uruchomić tam Słomczyńskiego, natomiast połapali się w tym wszystkim defensorzy ze Skarszewa i tylko aut dla warciarzy. Już Sidorenko z autu, jest Skrzypczak, to do niego pewnie będzie znów ta futbolówka, tak, niedokładnie teraz jednak wrzucona, dobrze powalczył tutaj Wiśniewski, jeszcze Sidorenko, jeszcze ta piłka w posiadaniu przeciwników, musi teraz Kosta wrócić, tak, też się dzieje. Dobrze, Kryszak teraz, ale zblokowane jednak to zagranie. I znów daleko, daleko za plecy naszych obrońców. Teraz minięty Janicki. Będzie niebezpiecznie. Jeszcze grają. Jeszcze tutaj Bartek Szar. Wiśnia teraz do Błaszczyka. Rzutem wolnym rozpoczynają gospodarze. Trochę nerwów teraz mieliśmy, trochę takiego brzydkiego okresu gry z jednej i z drugiej strony. 60. minuta spotkania, cały czas 2-1, cały czas tylko 2-1 dla gospodarzy, patrząc na zestawienie kadrowe warciarzy. Ale trzeba grać, trzeba grać, trzeba spróbować poszukać tego drugiego gola, nie zapominając jednocześnie o defensywie. Dobrze teraz Słomczyński do Sidorenki, traci piłkę Kosta, natomiast ostatecznie odrzutu z autu rozpoczną warciarze. Już Sidorenko, już daleko do Słomczyńskiego, ten zgrywa z powrotem. Teraz Bartek Skrzypczak będzie miał okazję, nie doszła ta piłka do niego. Dobrze Piotr Janicki tutaj przeskoczył swojego rywala, uniemożliwiając tutaj kolejną akcję ofensywną zespołowi ze Skarszewa. Pół godziny gry, a więc jeszcze tutaj bardzo wiele może się wydarzyć. Teraz dobrze Adam Wiśniewski próbował przeszkadzać. Daleko rzucona ta piłka. Czy Sidorenko zdąży? Tak, zdążył. Umiejętnie jednak poradził sobie z nim rywal i wszystko musiał ratować Adrian Chwaliszewski. Już grają gospodarze. Dośrodkowanie, nie trafia w piłkę Bartek Szar, natomiast nie było tam nikogo z gospodarzy. Dobrze, że teraz niedokładnie dośrodkowanie i od bramki rozpocznie nasz bramkarz. Widzimy tutaj w rozgrzewce naszych zawodników, w intensywnej rozgrzewce także nasz trener i to chyba on pierwszy zamelduje się na murawie w szeregach naszego zespołu. Dominik Sobel skrzyknął, gdzie będzie grane. Tu zaraz przesuwamy się wszyscy w moim kierunku. To tu za chwilkę pójdzie piłka. Tak też się dzieje. Walczy tutaj Szar. Dobrze Bartek Skrzypczak próbował tutaj zgrywać od razu do Macieja Błaszczyka. Natomiast ostatecznie futbolówka opuściła plac gry. Już z autu gospodarze, dobrze Kamil Szymandera tutaj przeszkodził, Sidorenko, czy zdołał utrzymać piłkę w boisku? Tak, zdołał, ma tam dużo miejsca, zdecyduje się do Kryszaka, do środka, podłączył się już tutaj Szar, daleko Kamil, ależ teraz by było dobrze wygrać tą głowę, tak też się dzieje, jeszcze ta piłka wraca, ależ w ostatniej chwili zdjęty z nogi, ale jest wyłożenie, jest Adam Wiśniewski do strzału, zblokowany znów, dobrze, tutaj jeszcze utrzymamy się przy piłce, jeszcze Patryk Słomczyński łamie teraz do środka na lewą nogę, uderz Słoma, nie ma za bardzo tam miejsca, dobrze
próbował teraz do Sidorenki. Z powrotem wraca ta piłka do Słomczyńskiego. Słomczyński szuka sobie miejsca do strzału, ależ teraz niedokładnie. Trzeba wracać, trzeba odbudować teraz się w obronie, bo groźną kontrą wychodzą gospodarze. Trzeba to przerwać. Jest tam Janicki, jest rozpędzony tutaj zawodnik gospodarzy. Nie jest na nasze szczęście na tyle słabe uderzenie, że Dominik Sobel nie miał z tym problemu. Nie wrócili teraz gospodarze. Jest szansa. Patryk Słomczyński do Kryszaka. Kryszak ma jeszcze szerzej Pulpeta. Nie decyduje się jednak na grę z Pulpetem. Decyduje się do Barosza. Ten dopiero z wykorzystaniem Błaszczyka. Jest dopiero teraz dośrodkowanie. Troszkę za mocne tam, żeby Słoma mógł z tego coś zrobić. Ale chyba dojdzie. Nie, nie dojdzie. Trzeba zamknąć tam ich, trzeba uniemożliwić im wykonanie tego rzutu z autu. Dobry fragment warciarzy. To my staramy się teraz mocniej atakować. Do boku. Jest Szar. Ma sporo miejsca. Co do środka, do Wiśniewskiego. Wiśniewski jeszcze szuka Kryszaka. Ładnie tam pokazał się Słomczyński. Dobra próba tutaj prostopadłego zagrania. Znów trzeba tutaj się organizować w obronie i czyni to znakomicie Piotr Janicki. Wiśniewski do boku, do Błaszczyka i w aut gospodarze. Szar. Dobrze, Szymandera wszedł przed swojego zawodnika. Teraz braku trochę komunikacji. Gramy w piłkę. Błaszczyk, jest Szymandera. Prosto padle tutaj do Skrzypczaka, jest w polu karnym. Baros, co zrobi Baros? Ależ za długo troszkę trzeba było chyba decydować się na uderzenie lewą nogą, a jeszcze szukał tej swojej prawej. Bartek Skrzypczak, szkoda, bo trzeba było huknąć, spróbować z całej siły. Dobrze, teraz Adam Wiśniewski. Jeszcze przy piłce się utrzymujemy. Jeszcze tutaj Błaszczyk. Będzie tutaj szansa na dośrodkowanie. Szkoda, że tam nikt nie nadusił tego obrońcy, który pod presją musiał wybijać tą futbolówkę. Będzie zmiana w zespole Warty Śrem. Hubert Ściak przygotowany już tutaj na środku boiska. Jeszcze nie ma tutaj zgody na zmianę. Jeszcze chwila, jeszcze aut dla gospodarzy. Powalczył teraz Sidorenko. Dobrze Wiśniewski. Wyprzedził Szymandera swojego rywala. Utrzymujemy się przy piłce. Słomczyński w aut i teraz chyba zmiana. Maciej Błaszczyk będzie tym, który opuści boisko. Dobre zawody Macieja Błaszczyka. 67 minuta, dziękujemy Pulpet za te 67 minut na boisku. Witamy z numerem 66 Huberta Ściaka. Ależ by tu się przydało, żeby nasz kapitan, przepraszam, nasz trener, a zarazem najlepszy strzelec w historii Warty coś ukuł. Nie utrzymał teraz w piłki w boisku Bartek Skrzypczak i od autu gospodarze. Już grają. Już tam próbował Szymandera. Dobrze, bo efektem tego jest niedokładne zagranie gospodarzy i będzie aut dla Warty. Sidorenko. Do Słomczyńskiego. Słoma próbuje tam przejść tą prawą stroną niedokładniej od rzutu bramki. Rozpocznie Filip Szwedziak. Minuta spotkania. Cały czas wynik z pierwszej połowy się utrzymuje. 2-1. Dobre, szybkie zawody w tej drugiej połowie. Także stwarzamy sytuację. Nadziewamy się też na groźne kontrataki przeciwnika, ale na pewno to spotkanie może się podobać. Już rozpoczynają gospodarze daleko. Kryszak ma tu dużo miejsca. Ładnie do boku. Szar teraz prostopadle, niedokładnie jednak do Ściaka. Yeah.
Już grają gospodarze, już daleko jest tutaj Janicki. Kryszak przegrywa tą walkę w środku pola, już lewą stroną zazębiają kolejny atak gospodarze. Dobrze tam powrócił Słomczyński, dobrze też opóźnił Kryszak na tyle, że niedokładne to dośrodkowanie i spokojnie będzie mógł wznowić grę Dominik Sobel. Już Sobel daleko, daleko do przodu, walczy tutaj Ściak, przeszła ta futbolówka, jest Ściak i Szar do Skrzypczaka, Skrzypczak już obiega piłkę, jest Szymandera, zblokowany umiejętnie, trzeba teraz wrócić, trzeba tutaj przeszkodzić tutaj w budowaniu kolejnej akcji, ależ teraz ładnie zrobił to zawodnik gospodarzy. Jest dośrodkowanie, ale jest Janicki. Wiśniewski ma teraz dużo miejsca, Adam do Skrzypczaka. Czy utrzyma futbolówkę? Niestety za daleko, za mocno. Wiśnia teraz do Barosza i rzutem z autu rozpoczyna Pawelec. Już grają gospodarze, już daleko, znów za plecy. Dobrze, tutaj Szar. Jeszcze gospodarze. Niesamowicie wybiegani są chłopaki ze Skarszewa. Naprawdę, jak przyspieszą, to aż wieje. Już grają z autu. Trzeba tutaj przerwać. Dobrze, teraz napędzają się gospodarze. Dobrze, Chwaliszewski. Walczy tutaj Ściak w środku pola. Dobrze głową do Słomczyńskiego. Dojdzie ta piłka do Słomy. Tak, mógłby teraz oddać dobrze do Ściaka. Już jest w środku Skrzypczak. Jest już Szymandera. Ściak tam w prawym narożniku. Ostatecznie tylko rzut z autu. Sidorenko teraz do tyłu niedokładnie, trzeba przerwać tą akcję, bo groźnie tutaj wychodzi Jóźwiak, w środku ma kolegów, Jóźwiak prostopadle, na szczęście nieporozumienie i przytomnie Sobel, już Chwaliszewski, pewnie będzie do Szara, tak, Bartek Szar teraz z powrotem do Chwaliszewskiego, jest Patryk, już dopadł do niego Jóźwiak, natomiast z powrotem do Chwaliszewskiego, ten do Janickiego. Troszkę dłużej teraz mamy okazję poklepać piłką. Nie było jeszcze chyba czegoś takiego w tym dzisiejszym meczu. Słomczyński. Sidorenko. Nie ruszył teraz Słomczyński do tego zagrania. Fakt, że ono nie było pierwszej dokładności. Dobrze, Janicki głową. Wraca teraz futbolówka na połowę Skarszewa i dobrze. Patryk Kryszak tutaj uniemożliwił i rzutem z autu warciarze za chwilę będą wznawiać grę. Znów dobry fragment gry naszego zespołu. Znów to my mamy inicjatywę, znów próbujemy. Może nie stwarzamy sobie jakichś takich klarownych sytuacji, z których mogłoby coś wpaść, natomiast na pewno jest niebezpiecznie. Teraz Sidorenko z wykorzystaniem Sobela, a ten daleko, daleko. Jest tutaj tylko Ściak na desancie. Dobrze, głową do Słomczyńskiego. Szymandera, chyba faulowany był Kamil Szymandera, tak jest i będzie rzut wolny dla warciarzy. Dobry moment by teraz zagrozić bramce przeciwnika. Już Patryk Słomczyński, już lewa noga, kto wie, może Słoma zdecyduje się nawet na uderzenie, chociaż odległość jest naprawdę spora. Wiemy, że potrafi Patryk Słomczyński huknąć, wiemy, że zdobywał już nieraz bramki z rzutów wolnych w minionym sezonie. Jeszcze czekamy na gwizdek sędziego. Patryk Słomczyński, chyba będzie dośrodkowanie. Patryk Słomczyński, mięciutko zawieszona piłka. Jest tu Janicki, a doszedł do strzału nasz kapitan, natomiast zblokowany ten strzał i nic z tego nie wyszło. Dobrze, teraz Szymandera. Jeszcze Barosz tutaj powalczy
Wiśniewski to on opanuje piłkę, tak, ale teraz dobrze w gospodarze. Ładnie powalczył teraz Szar. Na pozycji spalonej był tutaj Jóźwiak, dlatego nie brał udziału w akcji. Sobel daleko. Jest Wiśniewski do Ściaka. Ściak ładnie przyjął, obrócił się jednocześnie. Faulowany jest, daje korzyść sędzia. Będzie rzut wolny. Dobrze, dobrze Hubert się tutaj obrócił, jednocześnie przyjmując piłkę i od razu było groźnie. Patryk Kryszak, to on ustawia futbolówkę, to on będzie dośrodkowywał. Znów wszyscy zawodnicy Skarszewa cofają się we własne pole karne i będą bronić tego stałego fragmentu. 74. minuta właśnie dobiegła końca, więc kwadrans do końca. Patryk Kryszak jest tam. Większość naszych zawodników będzie biegać. Dośrodkowanie tam na dalszy słupek do Słomczyńskiego, troszkę za daleko. Ładnie teraz Słomczyński, będzie rzut, tylko rzut od bramki. Niestety nawet rzutu rożnego nie wywalczył teraz Patryk Słomczyński, a szkoda. Jak powiedziałem, kwadrans do końca. Tu cały czas można ugrać dobry wynik, tu cały czas można zremisować, a kto wie, może nawet wygrać. No może mnie teraz poniosło, ale naprawdę warciarze stają na wysokości zadania w tak okrojonym składzie, tak zdziesiątkowani tutaj naprawdę dają, widać z serducha, ile tylko potrafią. Dobrze, Słomczyński teraz, wraca jednak ta futbolówka, jest Janicki w aut i rzutem z autu. Gospodarze. Nie decyduje się jeszcze na zmiany trener miejscowych. Jakieś zderzenie tam Adama Wiśniewskiego ze swoim rywalem. Chyba będzie to tylko rzut sędziowski, bo to była walka o pozycję. Także no ale kradnie czas teraz zespół gospodarzy. Nie podnosi się jeszcze jeden z zawodników. Kurde, tej leżał dwie minuty, po czym stwierdził, że pomocy potrzebuje. Chuj. Jest tam udzielana pomoc na murawie. Od rzutu sędziowskiego rozpoczyna zespół Wiktorii. Dobrze, teraz Słomczyński rzut z autu dla naszych rywali. 77. minuta spotkania. Cały czas 2-1. Cały czas jedną bramką prowadzą tylko faworyzowani gospodarze. Dobre teraz granie, ale jest Kryszak w tym wszystkim najprzytomniej i znów w aut nasz środkowy. Ależ teraz niebezpiecznie, wydawało się, że to taki centrostrzał, ale ostatecznie futbolówka chyba by wpadła gdzieś tam za kołnierz, wpadłaby chyba pod poprzeczkę bramki Dominika Sobela. Na nasze szczęście bramkarz czujny do końca i wypiąstkował ją na rzut rożny. Dawno nie gościli gospodarze w naszym polu karnym. Rzut rożny, znów zawodnik z numerem 8, czyli Stajko Stociew. Będzie znów lewa noga, piłka dochodząca do bramki Dominika Sobela. Jest dośrodkowanie. No ależ teraz by się tam kotłowało. Wraca ta piłka pod nogi Stoczewa. Jest dośrodkowanie i rzut karny. Trafiony w rękę Bartek Szar. Jeszcze będzie żółta kartka dla naszego zawodnika. No leciała ta piłka. Dużo czasu miał nasz zawodnik, żeby zareagować.
No niestety, rzut karny dla drużyny gospodarzy. Kacper Zmyślony będzie tym, który ustawi futbolówkę na 11 metrze. Nie wiem teraz do końca, czy to było w końcu zagranie Bartka Szara, czy Adriana Chwaliszewskiego. No niemniej jednak rzut karny. No ale rzut karny to jeszcze nie bramka. No zobaczmy. Dominik Sobel dzisiaj naprawdę rozgrywa dobre spotkanie. Może przydałoby się teraz jeszcze trochę szczęścia i tutaj wyciągnąć tą futbolówkę. No trzymamy kciuki teraz wszyscy za naszego bramkarza. Dominik Sobel kontra Kacper Zmyślony. No tu naprawdę jestem przekonany, że obroniony ten rzut karny powinien dać jeszcze impuls naszym zawodnikom. No zobaczymy. Dominik Sobel, Kacper Zmyślony, Dominik Sobel! Brawo, brawo, brawo! Dobrze, dobrze, dobrze. Mówiłem, że tu naprawdę świetne zawody gra dzisiaj nasz bramkarz, a teraz jeszcze na potwierdzenie wyciągnął tą jedenastkę. Ależ to musi dać impuls naszym zawodnikom. To musi spowodować, że jeszcze jakieś nadludzkie siły w nas wstąpią i spróbujemy tutaj poszukać tego wyrównania, a kto wie, może nawet zwycięstwa. Gramy tutaj znów w aucji do ręko. Cały czas 2-1. Tylko 2-1, a zarazem aż 2-1, bo to cały czas jest wynik, który nie daje nam punktów w dzisiejszym spotkaniu. Ale ci, którzy myśleli, że w tak zdziesiątkowanym składzie przyjedziemy tu Polanie, mogą teraz posypiać głowę popiołem i uderzyć się w pierś, bo naprawdę, naprawdę nasze chłopaki tutaj stają na wysokości zadania i grają jak równy z równym. Daleko teraz, niedokładnie i znów nasz bramkarz, już daleko, już Szar, już rozpoczynamy, ależ teraz niedokładnie, poślizgnął się jeszcze Bartek Szar. Fauluje nasz zawodnik i rzut wolny dla gospodarzy. Już Jóźwiak. Już grają krótko gospodarze. Jest dośrodkowanie w pole karne, ależ tam ta piłka przeszła nad głową Chwaliszewskiego. Na szczęście był tam chyba Bartek Szar, który wybił tą piłkę. Słomczyński, teraz on próbuje przeszkodzić, natomiast pozwolił futbolówce opuścić boisko jeden z zawodników gospodarzy i od autu ze spokojem za chwilę będzie wznawiał grę. Daleko teraz, dziura tutaj w środku pola, ręką pomagał sobie zawodnik gospodarzy i zauważył to sędzia. 8 minut, 82 minuta plus czas doliczony. Naprawdę, naprawdę tutaj wszystko jeszcze może się zdarzyć. Piotrek Janicki, to on wznowi za chwilę rzutem wolnym. Już daleko nasi zawodnicy, Piotrek Janicki, jest strzelenie w pole karne, jest tutaj ściak. Piłka ostatecznie pod nogami Skrzypczaka. Skrzypczak tutaj na lewym skrzydle. Do środka przerzucenie. Nie było tam Słomczyńskiego. Troszkę na pamięć zagrał Barosz i efektem tego jest tylko rzut z autu. I to jeszcze w dodatku dla naszych rywali. Kradną te sekundy. Gospodarze już zaczęli. Dobrze, tam Kamil Szymandera opóźnia rozegranie, już daleko. Musi tutaj Bartek skoczyć. Nie skoczył, ależ teraz zawahał się Adrian Chwaliszewski. Na szczęście naprawił swój błąd. Teraz Janicki musi w ślizgu interweniować. Tak też się stało. Jeszcze Sidorenko, jest Wiśniewski, jest Kryszak. Przydałoby się obrócić tutaj niedokładnie. Dobrze, teraz Kamil powalczył w parterze. Czy Kryszak, czy Ściak, ależ tu się szybko dzieje. Nie nadążam nawet zmienianiem nazwisk zawodników przy piłce. Szar do boku, niedokładnie przeczytany teraz Bartek Szar przez przeciwników. Trzeba wracać, rozpędza się tutaj Ciesielski. Prostopadle, na szczęście niedokładnie i Dominik Sobel.
już daleko, walczy tutaj Szymandera, dobrze przedłużył tą piłkę, wraca jednak ona, Sobel za polem karnym interweniuje, trzeba wracać. Spore zdążył nasz bramkarz tutaj ustawić się i był tam, gdzie być powinien. Adrian Faliszewski, to on jest teraz przy piłce do Szara. Ten z powrotem do Chwaliszewskiego. 84. minuta spotkania. Adam Wiśniewski, jest tutaj Szar, do niego wędruje futbolówka. Ściak tam pokazywał, że można było rzucić za plecy. Jeszcze Chwaliszewski postanawia przegrać to z Janickim. Jeszcze z wykorzystaniem Sobela. Jeszcze raz Chwaliszewski. Dobrze do Szara. Teraz chyba dobrze, dobrze do Ściaka. Ma Ściak miejsce, jeśli się zabierze. Ależ tam niefortunnie mu ta piłka odbiła się o piętę, ale jeszcze tutaj w parterze próbuje walczyć nasz trener. Starcie teraz naszego trenera z kapitanem zespołu gospodarzy. W międzyczasie zmiana, Adrian Chwaliszewski, dziękujemy bardzo, dobre widowisko w wykonaniu Adriana Chwaliszewskiego w tej drugiej połowie, naprawdę mogliśmy liczyć na tego zawodnika i na boisku melduje się Marcin Popiół. Jeszcze uspokaja tutaj zawodników sędzia. 86. minuta spotkania. A trzech z tyłu decydują się teraz warciarze, no pewnie nie ma czego bronić, a przecież można tutaj wywieźć jakże cenny, jakże piękny punkt. Grają teraz jednak gospodarze, dobre dośrodkowanie, dobrze tutaj Bartek Szar powalczył, Patryk Kryszak teraz opanował futbolówkę, Kamil Szymandera, on powalczy tutaj z Jóźwiakiem, dobrze zmusił go do błędu, Marcin Popiół, szczęśliwie, ale dobrze do Wiśniewskiego, ten daleko, do Ściaka niedokładnie jednak. Cisielski, dobrze, dobrze, ładnie zagrał, ale niebezpiecznie ta piłka leciała, mogła przejść. Teraz Ściak do Popioła, ten ze zwodem, jedno kółeczko, poprosił teraz Sidorękę do gry, Sidorenko prawą stroną, przedziera się tam Konstantin Sidorenko, będzie okazja na dośrodkowanie, ależ tam ścięty równo z trawą, nasz trener wyłożenie do Szymandery, leży jeszcze Hubert Ściak, ucierpiał gdzieś tam bez piłki. Widział chyba wszystko arbiter tego spotkania i będzie żółta kartka, tak jest, żółta kartka dla jednego z defensorów, który poturbował naszego trenera. W międzyczasie zmiana w zespole gospodarzy, z numerem 6 na boisku zamelduje się Patryk Mikita. Już Patryk na boisku. Będzie rzut sędziowski, to my byliśmy w posiadaniu piłki, także zaraz sędzia nam odda futbolówkę. Już Kamil Szymandera, już Patryk Kryszak. Dobrze, z powrotem do Kamila. Ten do Wiśniewskiego, Wiśniewski do Kamila. Ależ po sznureczku ładnie chodzi ta piłka. Chyba faulowany był nasz zawodnik. Sędzia nie zauważył tego. Teraz Janicki musi to przerwać. Tak też się dzieje. Dobrze, Adam Wiśniewski. Nie, dobrze, nie poradził sobie, ale jest Piotrek Janicki, tam gdzie być powinien. Ściak, teraz on. Ładnie teraz z wodem minął swojego rywala Hubert Ściak. Pomoc od razu wołana, ucierpiał tam teraz Hubert Ściak.
trafiony gdzieś tam chyba w pachwinę. Nasz zawodnik, natomiast już chyba wszystko jest ok. Już schodzi Hubert, musi opuścić boisko, bo pomoc była wezwana, chociaż tak naprawdę nie była mu udzielana. 89. minuta spotkania. Już grają gospodarze, już Skrzypczak próbuje tutaj przeszkadzać na spółkę z Wiśniewskim. Dobrze, piłka w polu. Już gramy, już Ciesielski. Już pokazuje się do gry. Partner zespołu, gramy. Kryszak utrzymuje się przy piłce. Skrzypczak dobrze do środka, popiół. Ale szkoda, że teraz Marcin nie obrócił się w kierunku ofensywnym. Ale jest Sidorenko. Dobrze do Kryszaka, ma dużo miejsca Patryk, do Wiśniewskiego, troszkę za daleko wyrzucił tutaj Adama Patryk Wiśniewski, natomiast jeszcze tutaj próbował mijać, będzie Szar, dobrze tutaj, jeszcze walczymy, jeszcze Bartek Szar, jeszcze tutaj w parterze, świetnie to naprawdę pograliśmy, ale Kamil Szymandera teraz próbuje z... Wraca ta futbolówka ostatecznie do Kryszaka. Kryszak do... Ależ tu się kotłowało przez chwilę. Musi Sidorenko opanować tą piłkę. Tak też się dzieje do Janickiego. Jest daleko, jest niestety niedokładnie. Już Spalony. Jeszcze po raz kolejny po gwizdku strzela zawodnik gospodarzy. Jest żółta kartka za to zagranie. Jeszcze Kryszak poczekał, aż... Już gramy, już Patryk Kryszak. Trzeba tą futbolówkę jak najszybciej przetransportować pod bramkę gospodarzy. Kryszak. Prostopadle do Popioła, ten z powrotem do Kryszaka. Może teraz Ściak. Dobrze, tutaj Szar zostawiony. Jako ostatni, jeszcze Ciesielski tutaj się rozpędza, zanim wraca Słomczyński. Dobrze do pomocy tutaj wrócił Skrzypczak, ale Ciesielski ostatecznie wychodzi zwycięską ręką z tego daleko, ależ tam miał dużo czasu i miejsca. Zawodnik gospodarzy na nasze szczęście zdecydował się na takie piękne wykończenie i nie trafił w tą futbolówkę tak, jak by tego sobie życzył. Sidorenko. Nie przeszła ta piłka do Popioła i tylko rzut z autu. Jest Słomczyński, popiół do Szymandery, ma tutaj miejsce Kamil, podciągnie parę metrów na pewno, do Skrzypczaka, jest Bartek na prawym tutaj, jest dośrodkowanie, ale znów ten niezmordowany kapitan gospodarzy, niedokładnie teraz Wiśniewski, wybijają na uwolnienie zawodnicy Wiktorii, dobrze tutaj Szar, jest Sidorenko. Konstantyn Sidorenko, jest dobrze dośrodkowana piłka, Hubert Ściak przy piłce, jest strzał za lekko w środek bramki, no szkoda, natomiast trzecia minuta, jeszcze w międzyczasie umknęło mi chyba o 4 minuty przedłużył sędzia, więc jeszcze będziemy mieć 1,5 minuty tutaj grania. Dobrze, jeszcze Bartek Szar, to on tu teraz jest ostatnim, to on tu czyści. Teraz niedokładnie, ależ trzeba teraz ratować, czyni to Adam Wiśniewski. Jeszcze futbolówka utrzymuje się w boisku, jeszcze grają gospodarze. Jóźwiak, wycofanie, jest dośrodkowanie, tam do boku wyrzucony daleko, jeden z gospodarzy. Jest dośrodkowanie tutaj, ależ teraz nie trafia w piłkę jeden z zawodników na nasze szczęście, jeszcze ręką sobie tam pomaga. Thank you.
To już chyba ostatnie, jedna z ostatnich wznowień gry przez Dominika Sobela. Daleko, daleko pewnie poszwędruje ta futbolówka. Tak, trzeba tu ją jeszcze przedłużyć. Piotrek Janicki. Jest rzut wolny, jeszcze będzie rzut wolny, jeszcze faulowany tutaj Sidorenko. No teraz, teraz, jak nie teraz, to chyba nigdy by się wydawało powiedzieć. Jeszcze widzimy, Dominik Sobel wędruje w pole karne przeciwników. Będzie tutaj Patryk Słomczyński dośrodkowywał, to on będzie tym zawodnikiem, który spróbuje jeszcze posłać tą futbolówkę. Wszyscy zawodnicy zespołu ze Skarszewa cofnęli się tutaj, by obronić tą akcję. Patryk Słomczyński, jest dośrodkowanie. Czy tam ktoś powalczy? Niedokładnie. Jeszcze wybijają, jeszcze aut, jeszcze będzie szansa. Jeszcze Bartek Szar, jeszcze wstrzelenie. Jeszcze walczymy, jeszcze tutaj Patryk Kryszak. Dobrze tutaj Piotrek Janicki zastawia się. Jest Patryk Słomczyński, jest prawa noga. Ależ zblokowane uderzenie. No i koniec w tym momencie, koniec tego spotkania. Wiktoria Skarszew wygrywa z Wartą Śrem po pięknym meczu, muszę Państwu powiedzieć, biorąc pod uwagę te okoliczności, w jakim tutaj naprawdę zestawieniu żeśmy musieli wystąpić, to naprawdę te 2-1 to tutaj jest dobrym wynikiem. Oczywiście punktów z tego nie ma i oczywiście zostaje niedosyt, bo można było tutaj pokusić się jeszcze o drugą bramkę, natomiast biorąc pod uwagę jak to wszystko wyglądało od samego początku, to brawo panowie, dziękujemy za walkę i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Tyle ze Skarszewa, żegna się z wami Marcin Kowalczyk, do usłyszenia.